To mogliście powiedzieć, że będziemy z Yetim walczyć. No ja pierdzielę, kurde. Twórcy, co wy odwalacie? O kurde ty. Tego akurat nie pamiętam. Patrzcie, oglądałem let's play mojej dziewczyny, a nie pamiętałem, że tutaj będzie ten świetlik nam tutaj towarzyszył w poziomie. W sensie, że takie światło będzie nam tutaj świecić, im dalej będziemy szli. Fajny motyw, jak na zakończenie, powiedzmy, drugiego świata. I w ogóle ten... To w ogóle jest ranek chyba, z tego co widzę po tych kolorach. To na bank jest ten, przed rankiem jakimś. Tak, nie wiem, strzelam 5 rano przykładowo, nie? To takie kurde niebo jest zawsze, albo 4 rano. Niby to jest księżyc, ale to wiadomo, że to słońce jest. No kurde, no proszę was. To na bank jest słońce. Nie ma to tamto, tylko tak dziwnie przedstawione. Ale bez problemu udało się nam tutaj dostać. To chyba jest jedyna sekwencja przed bossem. Chyba, że jest jeszcze jedna. No ale dobra, spójrzmy. Dobra, jest jeszcze jedna. Czyli tak jak tradycja tutaj nam pokazuje. Czyli po prostu potrzebujemy dwie sekwencje, aby dostać się do bossa. Spoko, zanotowałem. O nie! Zapomniałem, że tutaj z wody się wyłaniają te takie cząsteczki lodu, czy nie wiem co to dokładnie jest w sumie. Ale w każdym razie to coś się wyłania z wody. Zapomniałem o tym kompletnie. No i dobra, no to co, lecimy na bosika, który na nas czeka. A, dobra. Okej. Mniej więcej już pamiętam, na czym on polega. On będzie się... On się, powiedzmy, przewróci. I teraz trzeba będzie go zaatakować. Dokładnie, on się teraz będzie rozczłonkowywał. Te, ale przyznajcie, że arena bossa jest naprawdę bardzo ciekawym miejscem tutaj. Ej, mój klejnocik. I ta muzyka, która tutaj leci w tle. Nie wiem czemu, ale mi się z Hugo to skojarzyło. Z jakiegoś powodu. O. I teraz mamy, kurde... Proszę was, kurde... Zero jakiegokolwiek challenge'u, tak? Okej, straciłem parę klejnocików, ale zero challenge'u. Umówmy się, dobra? No i kurde, ładne owieczki tutaj. To są owieczki, czy to są koziorożce? Właśnie mnie to zastanawia. Weźcie mi, napiszcie w komentarzach, co to jest. No i mamy ostatni specjalny poziom. Ice Bridge to Eternity. Czyli lodowy lód. Okej. Coś z lodowym lodem. Mostem, Jezu! Lodowy lód, co ja żem palnął? Co ja żem palnął za głupotę? No w sumie tytuł adekwatny do tego, co tutaj się dzieje. No mamy tutaj most lodowy. Bardzo adekwatny ten tytuł, muszę przyznać. Okej. Nie! Nie to chciałem zrobić, cholera jasna! Najgorzej! Najgorzej!
Dobra, teraz spróbujmy. Mam nadzieję, że... No, doskoczyłem. Tutaj również doskoczyłem. Pal gumę, gościu. Nie będziesz mnie tutaj denerwował, nie będziesz mnie tutaj śnieżkami naparzał. Kurde, no nie! Ale krok się tutaj ślizga masakrycznie, masakra! Ale on się tu ślizga najgorzej! Dobra, udało się. Udało się, ledwo uszedłem z życiem, ale się udało. Dobra, i teraz co ma? No, domyśliłem się, że to będą znikające te platformy. Coś za bardzo mi tutaj śmierdziało. Uwaga. My sobie tutaj skaczemy, omijamy was. Trzymajcie się ciepło, na razie. I powiedzcie, że tutaj będzie ten puzzle. Powiedzcie, że tutaj będzie puzzle. Powiedzcie. Chyba będzie. Mi to zwiastuje, jakby to już była końcówka tego poziomu. O nie, pająk! W sumie pierwszy pająk w tej gierce. No, pierwszy pająk. I to w świecie lodowym jeszcze. No i tutaj oczywiście powtórka i przypomnienie mechaniki, z czym musieliśmy się tutaj łoić, że tak powiem. Czyli jeszcze nie koniec. To tu będzie chyba koniec. Ta muzyka jest zupełnie inna. Oczywiście będziemy zbierali jak najwięcej, bo czemu by nie. Im więcej, tym lepiej. Chyba wszyscy... Kurde! Nie. My jeszcze tak... Ja się cofam. Chcę zdobyć wszystkie te klejnociki. I dopiero potem puzzle. Wyjaśnijmy sobie to, ok? Raz, a porządnie. Okej. Najpierw, że tak powiem, obowiązki, później przyjemności, tak? A, to tylko tutaj nam zabrakło tych klejnocików. O, i super. I mamy zebrane. Serio? To już mógłbym mieć 24 życie. Najgorzej, kurde. Dobra, zapiszmy sobie. Zapiszmy sobie, zobaczymy, ile procent gry nam wpadło. Tu mieliśmy 22. 44, o kurde, 22% nam wpadło, ładnie. No i mamy Lights Camel Action. Ale tym poziomem zajmiemy się już w następnej sesji, tak jak standardowo jesteśmy umówieni. Że tak powiem, jeden świat na sesję, tak więc myślę, że i tak sobie ładnie poradziliśmy w godzinę i 7 minut, to żeśmy ukończyli cały drugi świat plus dwa specjalne poziomy i dwóch bossów. Tak więc, no, poszło całkiem fajnie, mi się zresztą podobało. Zanim jednak skończę, jeszcze jedną taką ważną rzecz chcę tutaj ogłosić. Popełniłem błąd w pierwszej sesji, mówiąc, że w tej grze mamy 8 światów. Nie wiem, dlaczego mi się 8 światów... Skąd mi się w ogóle te 8 światów wzięło, bo przynajmniej tak mi się wydaje, że tak powiedziałem. Nie. W tej gierce mamy 5 światów, bo technicznie 4, ale Kryształowa Wyspa jest jako 5 świat, tak więc technicznie mamy 5 światów w tej gierce, tak więc ja tutaj oczywiście przyznaję się do błędu, popełniłem błąd. Dziwi mnie fakt, że nikt tego nie zauważył, no ale dobra, no najwidoczniej tak musiało być. Kochani, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jesteście nowi po więcej. Zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostawiane w opisie, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play.
No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach z przygód naszego kochanego małego krokodylka o imieniu Krok. I nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.